Polityka rodzinna dla posła Roberta Telusa jest najważniejsza. Zawsze powtarza, że szczęśliwa rodzina to szczęśliwe społeczeństwo. Robert Telus mówi, że ma taką wspaniałą rodzinę. Jego cudowna żona Małgosia wspiera go i rozumie jego prospołeczną naturę. To dzięki niej mogli stworzyć rodzinę zastępczą, z której do dziś mieszka z nimi syn. Reszta dzieci się usamodzielniła. Sprawiło im to wielką radość i ogromną satysfakcję, gdyż łącznie wychowali 10 dzieci. Robert Telus wspólnie z przyjaciółmi założył prężnie funkcjonującą fundację Dar dla Potrzebujących i rodzinny dom dziecka w Mroczkowie obok Opoczna. Kolejny dom dziecka stworzyli w Byszewach, pod Łodzią. Robert Telus, nawiązując do tradycji rodzinnych, zawsze wspomina piątkę biologicznych dzieci, które były i są wychowywane po katolicku. Jego rodzina należy do ruchu Światło Życie, domowego kościoła. 13 października proszę Państwa o udział w wyborach i poparcie mojej osoby. Robert Telus.